rozpoczęła się 14. edycja akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Została ona zainaugurowana w niedzielę na szczycie Urbaniej Góry. Organizatorem wydarzenia była gmina Tokarnia. Zapraszamy na relację z wydarzenia. Pamiętaj o Bogu zawsze i wszędzie. To charakterystyczny napis na mostku znajdującym się na początku Kalwarii Tokarskiej. To znak, że rozpoczynamy 14. edycję akcji Odkryj Beskid Wyspowy, a ja wraz z innymi turystami wyruszam głównym szlakiem Beskidu Wyspowego na szczyt Urbaniej Góry. Mamy tutaj piękne kamyczki. I na czym ta akcja polega? Malujemy, roznosimy po szlakach, gdzie jedziemy i zostawiamy. I ktoś jak znajdzie, to musi opublikować, zrobić zdjęcie, że znalazł, rzucić na grupę i wtedy wędrują te kamyczki. Tu na Kalwarii Tokarskiej ile się znajdzie? No 17. No to liczymy, że ktoś je odnajdzie. Ja niosę jedną porcję, mąż niesie drugą porcję. No myślę, że ktoś znajdzie i rzuci na grupę. Kalwaria Tokarska to takie wyjątkowe miejsce. Zapewne tak, po prostu. Odkryte przez nas w taki sposób przypadkowy, bo znaliśmy Kalwarię Zebrzydowską, jest dużo bliżej, prawda? Bo my jesteśmy małżonkowie, więc to, dlatego tak wtrąciłem się w rozmowę żony. No i więc, a tutaj no, byliśmy pierwszy raz, tak jak żona mówi, i byliśmy zauroczeni. Zauroczeni tą górą, tymi figurkami tutaj i tak dalej, także że jest warto przyjechać. A i tą mszą w plenerze, co dla nas ma duże znaczenie. Właśnie ta msza. No i też idziemy. Zamierzają panowie znowu tą grupą wędrować przez cały cykl. No nie wiem, czy się przez cały cykl uda, ale stosownie do terminu, do czasu i tego. Na pewno nie obiecuję, że to będą wszystkie te wycieczki, ale tak jak będzie możliwość, to bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. No proszę, pozdrawiam. Kalwaria Tokarska to takie miejsce, które skłania do refleksji. Pewnie tak, może dlatego się zamyśliłem się tutaj wyjść z dołu, to tak mała pokuta jakby, nie? Żeby kto wyjdzie, to można się pomodlić tu i za kogoś, za siebie. Charakterystyczny dźwięk dzwonka oznajmia nam, że jesteśmy już na szczycie Urbaniej Góry. Tutaj spotkaliśmy pana Józefa Wronę, twórcę rzeźb, które znajdują się przy szlaku. Cieszy się pan z tej ławeczki? Cieszę się ogromnie, naprawdę. I cieszę się, że tyle turystów tu wychodzi do góry. To jest do mnie ta nagroda za tę robotę. I życzę, żeby to nie zgasło kiedyś. To już się tradycja stała od 2016 roku, od Urbaniej Góry i Kalwarii Tokarskiej i co tydzień będziemy wędrować. Czyli zapraszamy na wakacje do Beskidu Wyspowego. Oczywiście, trzeba rezerwować urlop do połowy września, co tydzień będziemy się spotykać na szlakach, a po południu na scenie i deskach. W 9 miejscowościach będziemy podziwiać muzykę, tańce i bogaty folklor Beskidu Wyspowego oraz również smakować różnych
przysmaków z naszego regionu, a tradycyjnie zakończy 14. edycję akcji Odkryj Beskid Wyspowy, festiwal zespołów regionalnych Beskidzka Podkółeczka w Starej Wsi. Dobiegła końca msza święta celebrowana przez księdza Jana Zająca. W nabożeństwie wzięło udział około 400 turystów, którzy teraz ustawiają się do pamiątkowego zdjęcia. Teraz rozpocznie się turystyczny piknik oraz wręczenie nagród w akcyjnych konkursach. Na jakie smakołyki mogą dzisiaj liczyć turyści? No, na gorąco mamy bigos, bardzo smaczny, mam nadzieję, i żurek z kiełbaską, z jajeczkiem, a z zimnych dań to jest kromeczki ze smalczykiem wiejskim. Dwa rodzaje, jeden jest z majerankiem, a drugi jest z cebulką i ogóreczki kiszone. I jeszcze na dodatek jest ciasto. Co panie dzisiaj zamierzają tutaj skosztować? Dobrze? Wszystko po kolei. Co jest do jedzenia? To coś wszystko. Na słodko, coś na... Na słodko i na słono, wszystko. A pani? Na słodko. Jakiś placek, może serniczek. Wszystko pyszne. Talie, te pyszne ma się. Kolejny raz inaugurujemy akcję Odkryj Beskid Wyspowy właśnie na Orbaniej Górze. Ksiądz Jan pięknie powiedział, że spotkanie jest świetnie przygotowane. Kto się do tego przyczynił? Myślę, że no nie sposób teraz powiedzieć ilu osób, bo było nas bardzo, bardzo wielu. To tutaj mamy taki może zwyczaj, że jeżeli coś robimy, robimy wspólnie i staramy się robić dobrze. A to jak wychodzi, no to sami Państwo widzicie. Atmosfera dzisiaj, mimo takiej niepewnej pogody, znakomita. No, przede wszystkim wiadomo, pogoda jest ważna, ale ważni są wszyscy wędrowcy. Wędrowcy zarówno ci, którzy przybywają do nas, jak również też mieszkańcy. I myślę, że tak z roku na rok oni się coraz bardziej włączają w ten piękny, można powiedzieć, już taką tradycję, czy nawet zwyczaj odkrywania Beskidu Wyspowego. Jak pan ocenia to dzisiejsze spotkanie? Jeszcze z nagrodą? z nagrodą szczególnie dobrze, nie? No jak co roku, no fajnie ludzie się spotykają. No, dziś z początku wyglądało, że pogoda jakby nie dopisze, ale jednak ludzie dopisali, pogoda dopisała, wszystko jest okej. Okay. Bo jest, proszę Państwa, 555 zagadek o Beskidzie Wyspowym. Chodzi Pan z Kielc. Skąd to zainteresowanie Beskidem Wyspowym? Tam będzie przewód, tak? Beskid Wyspowy jest bardzo pięknym Beskidem. Dla kierowców będzie powrót. Znajduje się też blisko mojego miasta, z którego pochodzę. No i wielokrotnie tutaj często spędzam weekendy właśnie w tym Beskidzie, ze względu na bardzo piękne widoki, na bardzo dużą liczbę wież widokowych, bardzo miłych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Z Urbaniej Góry dla TV28 Monika Antosz-Grodzicka. Odkryj Beskid Wyspowy 2023, 102 wyspy Beskidu Wyspowego. Organizator Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzańskiego. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna.